dobry, panie prezydencie. Witam serdecznie w Centrum Praw Kobiet w imieniu zarządu i wszystkich współpracowniczek i pracownic fundacji. Bardzo cieszymy się, że pan wybrał naszą organizację na ogłoszenie tak ważnej dla wielu kobiet, tysięcy kobiet decyzji. Ja dziękuję bardzo. Dziękujemy za bardzo. Możliwość. Proszę państwa, wiemy wszyscy, że jest sporo kontrowersji wokół kwestii podpisywania, ratyfikowania konwencji Rady Europy, ale jednocześnie i dostaje całą masę różnych listów, stanowisk, apeli od instytucji, ale także od całego szeregu osób prywatnych. I są oczywiście listy, które gorąco proszą o to, aby jak najszybciej dokonać tej ratyfikacji. I są listy, które wyrażają różnego rodzaju obawy. Są także listy z żądaniami, z oczekiwaniami, abym tej ratyfikacji nie dokończył, mimo że konstytucja nie stwarza możliwości nieratyfikowania konwencji przez prezydenta w sytuacji, kiedy ona przeszła wszystkie wcześniejsze etapy pracy w parlamencie, w rządzie. Można by tylko i wyłącznie sprawę przewlekać. Chciałem w związku z tym powiedzieć, że uważam, iż ta kwestia jest na tyle ważna, że nie powinna podlegać żadnym kalendarzom politycznym, ani kalendarzowi politycznemu, temu zwykłemu, ani wyborczemu. Dostaję więc bardzo różne listy. Dostaję także te listy, które dla mnie były najważniejsze i chciałem państwu je przynajmniej dwa zaprezentować. Jeden z listów brzmi, część listu: jestem ofiarą przemocy domowej. Żyłam ponad 20 lat w małżeństwie, w którym byłam upokarzana, bita i pozbawiana szacunku. Żyłam wraz z córką w strachu, cierpieniu i biedzie, nie mogąc liczyć na czyjekolwiek wsparcie. Byłam bezradna, wystraszona, nie mogąc liczyć na jakiekolwiek wsparcie. Cierpię nadal z powodu tego, że moja córka nie miała szczęśliwego dzieciństwa i bezpiecznego życia. A ona sama z ogromną traumą wspomina moje i jej cierpienie i bezradność. Takich listów dostałem bardzo wiele. Te listy są dla mnie najważniejsze. Chciałem państwu jeszcze zacytować taki list, który dostałem w czasie jednego ze spotkań w Piasecznie pod Warszawą. Dostałem do ręki od starszej pani. Panie prezydencie, ja jako obywatelka Polski i matka rodziny, która zmaga się z przemocą domową ze strony zięcia, usilnie proszę pana, aby się pan nie zawahał podpisać ustawy o przemocy wobec kobiet. Proszę państwa, podpisuję konwencję w głębokim przekonaniu, że właśnie najważniejsze są opinie i stanowiska wyrażone przez ofiary przemocy w domach. Proszę państwa, nie można w takich sprawach kierować się kalkulacją polityczną czy wyborczą. Po prostu trzeba być pryncypialnie i zasadniczo po stronie ofiar, po stronie krzywdzonych, po stronie słabszych. Oczywiście wchodzą w grę i inne okoliczności, które trzeba było zbadać. Takie względy natury formalno-prawnej, jak konstytucyjność, jak wpływ na prawo polskie konwencji międzynarodowej. Zostało to dogłębnie zbadane przez Kancelarię Prezydenta i pragnę państwa poinformować, że nie znalazłem żadnego powodu, aby kwestionować konstytucyjność konwencji. Znalazłem wystarczającą ilość powodów, aby ocenić, że wpływ konwencji Rady Europy na polskie prawodawstwo jest już i będzie w przyszłości absolutnie pozytywny. Będzie wzmacniał przepisy prawa, wzmacniające skuteczność działania w obronie osób krzywdzonych, ofiar przemocy domowej. Tu można by wyliczyć cały szereg rozwiązań od tych, które już weszły w życie, takie jak ściganie z urzędu za gwałt, jak i tych, które wejdą w życie w przyszłości albo są już przygotowywane. Są to korzystne rozwiązania z punktu widzenia ofiar. Oczywiście istnieje ten jeden dodatkowy aspekt, jakim jest ocena adekwatności języka i pojęć użytych w konwencji. Tu ja również mam zastrzeżenia, mówiłem o tym wielokrotnie, bo rzeczywiście brakuje odniesienia wprost do poważnego źródła tych zjawisk patologicznych, jaki jest typowy dla Polski, jaki jest na przykład alkoholizm.
jest język, który nie w pełni jest językiem adekwatnym dla kręgu polskiej kultury i obyczajowości. Ale przecież tu nie o język chodzi. Nie o język, a chodzi o ofiary przemocy domowej. W związku z czym pragnę Państwa poinformować, że w dniu dzisiejszym podjąłem decyzję o dokończeniu procesu ratyfikacji konwencji. Podpiszę za chwilę odpowiednie dokumenty, a jednocześnie chciałem złożyć pewną deklarację. Tak jak jest deklaracja o woli utrzymania prymatu prawa polskiego i konstytucji przez rząd, ja również pragnę złożyć deklarację, że w dalszych pracach związanych z regulacjami ustawowymi wynikającymi z podpisanej konwencji i ratyfikowanej konwencji będę stał bardzo pilnie na straży zasady prymatu prawa polskiego i polskiej konstytucji. Ale jednocześnie pragnę wyrazić jednoznaczną deklarację, że ta konwencja jest ważna dla postępu w zakresie ograniczania patologicznych zjawisk, które są nieszczęściem wielu polskich rodzin. I nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, w której Polska mogłaby być krajem, który tej konwencji nie ratyfikuje. To byłaby hańba międzynarodowa. W związku z tym z głębokim przekonaniem kończę proces ratyfikacji konwencji Rady Europy w Polsce. Dziękujemy bardzo, panie prezydencie. Czujemy się zaszczycone, jeszcze raz powtórzę. To najpiękniejszy prezent, jaki fundacja otrzymała na swoje 20-lecie. A ja chciałem powiedzieć, że wszystkim to ja dziękuję, nie tylko za możliwość, żebym tutaj dokończył proces ratyfikacji, ale chciałem podziękować fundacji i innym fundacjom i stowarzyszeniom również, które są aktywne i mają swoje wielkie osiągnięcia właśnie na polu zwalczania patologii przemocy wobec najsłabszych, wobec kobiet w rodzinie i mają swoje wielkie osiągnięcie w tym, że te kobiety, nieszczęsne ofiary przemocy, po prostu nie są same. A to we wszystkich listach się przewijało, poczucie słabości wynikające ze słabej możliwości oparcia się o innych. Państwo tworzycie takie oparcie i za to serdecznie dziękuję.